Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową wspierają sponsorzy Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Może dzisiaj w trakcie Ormiańskiego Dnia nauczymy się, w jaki sposób liczyli pieniądze Ormianie i w jaki sposób zarabiali na handlu. O tym rozmawiamy przez cały dzień, ale w Solidarnościowej Akcji Radiowej chodzi o pomoc. Pomoc polskim przedsiębiorcom. Przypominam Państwu adres strony internetowej wnet.fm /Solidarni. Tam mają Państwo ankietę prostą do wypełnienia i można otrzymać tygodniową kampanię reklamową za darmo w Radiu Wnet. Z tego skorzystał Mariusz Usiński, prezes PolsTaxi. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Korporacja, czy ciężki biznes taksówki w dobie pandemii? Tak, ciężki biznes w dobie pandemii jest odczuwalny, powiem panu. Odczuwalny w takich wymiarach, że po prostu społeczeństwo oszczędza i traktuje taksówki nie jako dobro wyższe, tylko jako po prostu dodatek. I jesteśmy grupą, która no niestety w tej chwili przy tarczy, która obecnie obowiązuje, tej pomocowej, nie zostaliśmy uwzględnieni w ogóle. Spadek naszych dochodów jest, myślę, że mogę tutaj powiedzieć wprost, 80%, jeśli chodzi o obroty. I powiem szczerze, nie wiadomo jak to dalej się potoczy i co będzie dalej, szczerze mówiąc. To jest ciężko, bo nie tylko Polacy oszczędzają pieniądze, ale nie jeżdżą, bo bardzo często nie mają dokąd pojechać. Teraz wprawdzie otworzono teatry i kina, ale praca zdalna, nowy sposób życia się rozpoczął. To jest kolejny element oczywiście. To, że pasażerowie nie mają gdzie jeździć, to jest, myślę, że też istotny element. No bo praktycznie teraz nasi klienci przemieszczają się na szczepienia, tak? To jest jakby teraz trend. Wozimy pasażerów na szczepienia i z powrotem. Firmy bezgotówkowe praktycznie nie pracują albo pracują zdalnie, nie korzystają z usług korporacji. No ale liczymy na to, że z czasem się to zmieni i że będzie lepiej. Pan tworzy korporację, taką klasyczną korporację taksówkową? Jesteśmy korporacją, która działa na zasadzie aplikacji, natomiast również uruchomiliśmy centralę telefoniczną, bo jednak duża rzesza naszych pasażerów korzysta z tradycyjnej formy zamawiania taksówki, jaką jest telefon. Więc no, jesteśmy korporacją, która działa na wielu płaszczyznach. Czyli można zamówić taksówkę, ale konkurencja jest bardzo duża. Powiedział pan spadek obrotów o 80%. Tych korporacji taksówkowych jest w Warszawie i w innych miastach w Polsce bardzo dużo, a rozumiem, że pan korporację tworzy od niedawna. Jesteśmy na rynku od 2019 roku, od października. No i praktycznie w marcu, podczas gdy zaczęła się pierwsza fala pandemii, po prostu jakby został wstrzymany nasz rozwój, ponieważ no, planowaliśmy otwarcie filii w różnych miastach w Polsce. Jesteśmy do tego przygotowani, natomiast no, w tej chwili jakby jesteśmy w tym momencie, w którym po prostu nie chcemy rozwijać naszych usług na inne miasta w Polsce, z tego względu, że po prostu ilość tych kursów jest tak mała, że na tą chwilę musimy się wstrzymać z naszym rozwojem. Powiedział pan o konkurencji. Ja powiem w ten sposób. Niektórzy na pewno będą na mnie patrzeć z góry, natomiast powiem panu, co to teraz w tej chwili dzieje się, jeżeli chodzi o rynek taksówkarski, gdzie mamy różnego rodzaju aplikacje innych konkurencyjnych firm, gdzie pasażer już nie jeździ z tradycyjnym taksometrem, tylko tak naprawdę jest to przeliczane na przykład na zasadzie mnożnika, czyli jak jest duże zapotrzebowanie na taksówki, a mało kierowców, pasażer płaci kwotę, która tak naprawdę jest nieznana bliżej, a dopiero poznaje ją w samochodzie. Więc myślę, że tradycyjna taksówka zostanie, wróci to, liczę na to, natomiast realia są troszeczkę inne. No bo Uber jest bardzo popularny, a do tego jest firmą globalną, która posiada właściwie nieskończenie wielkie fundusze. Z pewnością tak jest. Powiem szczerze, nie skupiamy się nie siedzimy jakby poczynań innych firm konkurencyjnych. Walczymy o przeżycie mesami generalnie. Nie korzystamy z żadnych tarczy, z żadnych pomocy. Jako firma nie podjęliśmy żadnych działań na zasadzie tarcz branżowych. Nie korzystaliśmy z pomocy branżowej. Natomiast powiem panu tak, Wszystko kiedyś się zaczyna i wszystko się kończy. Myślę, że kierowcy, którzy tam jeżdżą w tych korporacjach, powiedzmy pseudokorporacjach czasami, potrafią liczyć, jakby zastanawiam się nad tym, czy to im się opłaca, czy po prostu jeżdżą tylko, żeby jeździć, po prostu płacą, żeby tylko płacić. To już jakby jest wybór każdego indywidualny. Czy PolsTaxi to jest polska firma, czy pan zainwestował własne pieniądze? PolsTaxi jest 100% polską firmą, jest to kapitał polski w 100%, nie korzystamy z żadnych funduszy inwestycyjnych, nie korzystamy z żadnych zagranicznych inwestorów. To jest w 100% polska firma i tego się trzymamy. Trzeba było zainwestować pewno miliony, kilka milionów złotych, żeby uruchomić taką korporację? Na rozpoczęcie działalności zainwestowaliśmy 1 400 000 złotych. I wiedząc i dokładnie jakby znając realia, czyli to jest bardzo odważna decyzja. Jest to odważna decyzja, była dobrze przemyślana, była dobrze przeliczona, natomiast pandemia spowodowała to, co spowodowała. Po prostu firmy, które z nami kooperują na zasadach bezgotówkowych, bo jednak to jest jakby duża rzesza pasażerów, po prostu zaprzestały jazdy ze względu właśnie, tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, przez tak zwany home office, czyli na pracę zdalna. Wprawdzie to jest Solidarnościowa Akcja Radiowa, tutaj trzeba się chwalić, ale pytanie o relacje między taksówkarzami zatrudnionymi, czy są zatrudnieni, czy są ajentami, czy PolsTaxi posiada własne samochody? Nie, PolsTaxi nie posiada jeszcze własnych samochodów. Oczywiście był taki pomysł, jest taki plan w przyszłości, natomiast w tej chwili mamy podpisane umowy tylko z licencjonowanymi kierowcami, czyli pełni legalni przedsiębiorcy, którzy świadczą dla nas usługi. I mimo pandemii nie chce pan i nie złoży pan broni? Nie, nie złożymy broni, wręcz przeciwnie, chcemy się rozwijać, chcemy jakby w normalności, jeżeli chodzi o branżę taksówkarską. Chcemy wspierać naszych kierowców. Podczas pierwszej fali pandemii wspieraliśmy ich kartami paliwowymi na zasadzie takiej pomocy. Myślę, że to w jakiś tam sposób przyczyniło się do tego, że kierowcy z nami zostali. Niestety duża rzesza kierowców odeszła z branży całkowicie, nie tylko z korporacji, ale z branży całkowicie po prostu, ponieważ jakby koszta ich przerastały, ale liczymy na to, że sytuacja się poprawi i kierowcy do nas będą przychodzić. A jeżeli pan mówi o normalności, to co pan ma na myśli? Normalność to jest to, że po prostu wróci tak zwana godzina szczytu rano, czyli powiedzmy między tą 7:00 a 9:00, kiedy społeczeństwo przemieszcza się do pracy, na uczelnię, do sklepu, gdziekolwiek i załóżmy wracają z tej pracy, czy z tej uczelni. W weekendy jeżdżą do klubów, do restauracji, ponieważ taksówka żyje tak naprawdę z klasy średniej i to klasa średnia nas jakby utrzymuje w tym kontekście, że po prostu są to klienci, którzy z nami jeżdżą. Więc ja wierzę w tą normalność i wierzę w to, że ktoś tam na górze, kto zarządza tym wszystkim, po prostu unormuje to. Bo wie pan, jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy taksówki tak naprawdę, które mają różne naklejki, naklejek nie mają kogutów, mają koguty, mają jeszcze jakieś inne oznaczenia, więc teraz generalnie jest tak, że tej normalności nie ma, więc jak mówiąc o normalności, mam na myśli to, że będzie po prostu normalnie, że skończy się ta pandemia, społeczeństwo zacznie normalnie funkcjonować, hotele będą funkcjonowały, na lotnisko będziemy pasażerów zawozić, będziemy ich odbierać, będziemy wozić po restauracjach, po klubach, po kawiarniach, będziemy też uczestniczyć w tym wracaniu do normalności. Ja myślałem, że też powie pan o unormowaniu rynku taksówek. Wie pan co, powiem tak, liczyliśmy na to, że ustawa, która weszła w życie, coś zmieni tak naprawdę, ale ja nie wiem, czy określenie w tym momencie lobby, które jest odgórnie, wspomniał pan o korporacjach, o firmach, które mają również przewozy, bo to nie są taksówki, wie pan. Taksówka to jest taksówka, która ma koguta, która ma obklejenia, która ma licencję, ma taksometr po prostu. W tej chwili jest tak, że rynek jest uwolniony w takim słowa znaczeniu, że każdy robi co chce i nikt tego nie kontroluje, wie pan. To tak nie może być po prostu, tak nie może być. Tylko jest taka zasada wolnej konkurencji i przedsiębiorcy lubią zasadę wolnej konkurencji, nie lubią podatków, nie lubią specjalnych przepisów i tak dalej, a w tym wypadku... Ja wiem. Ja się zgadzam z panem, panie redaktorze, i powiem panu w ten sposób. Wolny rynek oczywiście, jak najbardziej, ponieważ wolny rynek powoduje to, że jednak serwis wykonywanej pracy jest wiadomo wyższy. Jak jest konkurencja, oczywiście konkurencja cenowa jak najbardziej jest zdrowa, tylko że pragnę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie dla przykładu powiem panu, samochód, który posiadam w korporacji, którym de facto jeżdżę, bo to nie jest tylko tak, że człowiek jest przedstawicielem spółki, tylko również jest kierowcą. Ja za samochód rocznie, za samo ubezpieczenie, żeby pasażer czuł się bezpieczny, jego bagaż czuł się bezpieczny, żebym ja był bezpieczny, ja za samochód płacę 5700. Mówię o ubezpieczeniu. W sytuacji, kiedy ja bym świadczył usługi przewozowe, gdybym nigdzie nie zgłaszał samochodu, czyli nie miałbym żadnych licencji, tylko bym po prostu woził z punktu A do punktu B pasażera, ze świadomością, że ja nie jestem ubezpieczony nigdzie, za ten sam samochód zapłaciłbym 2000. Więc ja mówię, wie pan, o takiej konkurencji. Jeżeli świadczymy usługi w danym zakresie, to wydaje mi się, że wszyscy powinni być na równych zasadach. Że reguły powinny być te same. To jeszcze pytanie jeszcze nie bezpośrednio dotyczące taksówek, bo powiedział pan, że ma nadzieję, że ten na górze te wszystkie sprawy z tą pandemią skończy. Czy miał pan na myśli Billa Gatesa czy Pana Boga? Nie. Ani Billa Gatesa, ani Pana Boga. Ja poruszam się na że powiem, płaszczyźnie polskiej, więc mam na myśli tutaj włodarzy naszego państwa, którzy w jakiś sposób zarządzają tym wszystkim i po prostu ustalają pewne zasady. To teraz jest ten moment dla pana, bo to jest Solidarnościowa Akcja Radiowa. Proszę pochwalić swoją firmę, swoją korporację i zaapelować do słuchaczy, żeby właśnie z niej korzystali i ich przekonać. Wspierajmy polskie, dbajmy o polską gospodarkę, wydając pieniądze u naszych kierowców, w naszej korporacji. Te pieniądze wrócą do państwa biznesów. Tak mogę to powiedzieć najprościej. Jesteśmy uczciwi, rzetelni, punktualni i przede wszystkim jesteśmy polską firmą. I mamy numer telefonu? Jaki? Mamy, tak. 22 kierunkowo oczywiście, 666-0606. 666-0606, tak? Tak jest. A przez internet, aplikacja? Tak, PolsTaxi. Po prostu PolsTaxi wyszukujemy w sklepie Google'a i tam możemy zainstalować sobie aplikację. A ja mam nadzieję, że w niektórych przynajmniej taksówkach będzie słychać i będziecie słuchać radia wnet 87,8. Tak, korzystając z okazji, generalnie chciałbym powiedzieć kolegom z branży, żeby się nie dawali i żeby wierzyli w to, że normalność niedługo wróci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę. Mariusz Usiński był gościem Solidarnościowej Akcji Radiowej, która trwa. wnet.fm/Solidarni. Tam państwo mogą zgłosić własne firmy albo własne pomysły, bo to też nie muszą być tylko i wyłącznie firmy. Solidarnościowa Akcja Radiowa trwa i trwać będzie. Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową akcję radiową wspierają sponsorzy Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. A my przypominamy, że też trwa Dzień Ormiański, Ormian Polski w Radiu Wnet. A teraz może to nie jest polski Ormianin, ale Ormianin, który zaśpiewa piosenkę, ponieważ pan Bogdan Kasprowicz jest w studio, więc poprawi mnie, jeżeli źle przeczytam. Armen Hovhannes Jan, czyli Janowicz. Janowicz. Hovhannes to Jan po prostu. I to jakie to jest proste, to niech zaśpiewa w takim razie.